Siemaneczko, jesteśmy tutaj znowu, ale w towarzystwie BSK. Przywitajcie się ładnie. Cześć, ja jestem JK. Ja Fifi. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy tutaj wziąć udział. Bardzo się cieszymy również, że do nas zawitaliście. No i co, może zaczniemy sobie od takiego standardowego pytania, jak to się wszystko zaczęło, czy możecie nas trochę wprowadzić w swoją historię? Okej, no to nie jest wbrew pozorom wcale takie łatwe pytanie, bo no nie wiem, no po prostu znamy się od zawsze z Fifim. Zaczęło się od jakichś, wiecie, od jakiegoś impulsu w postaci jakiegoś, nie wiem, freestyli czy coś na podwórku, na BSK, czyli Biskupinie Wrocławskim, bo stąd pochodzi nazwa. No i co, no i po prostu staramy się przemycić nasz vibe, który się najwyraźniej podoba ludziom, do szerszej publiczności. Dobrze, czyli już mamy pierwszą tajemnicę z głowy, BSK, prawda, od Biskupina. Dokładnie. Słuchajcie, czuć u was trochę takich stylów kalifornijskich, możecie nam powiedzieć, skąd czerpiecie w ogóle inspiracje na swoje nuty? Z zagranicznego rapu na pewno, nie tylko z rapu. Staramy się czerpać inspiracje, no może tak z takich, żeby podać artystów, to nie wiem, Kate Ranada, Aminę, Mac Miller, Tyler, The Creator. Raczej Ameryka. Dobrze, czyli raczej też trochę new school. Tak, lecimy w te klimaty. Dobrze, a powiedzcie mi, jak wygląda u was generalnie proces twórczy? Czy macie jakiś taki swój rytuał? Jak to wygląda? Gdzie się spotykacie? Jak nagrywacie? Okej, to jest, kurczę, super pytanie, bo zawsze jeszcze nikt nam nie zadał tego pytania, a uważam, że dosyć niekonwencjonalne mamy podejście do tego, dlatego że nie mamy takiego podejścia do... Się nagrywamy ogólnie wszędzie, gdzie się da. Jeszcze jesteśmy młodzi, więc powiedzmy mieszkamy z rodzicami, więc tak troszkę trzeba się gdzieś wyrywać. Dobrze, pora odświeżyć trochę polską scenę rapu. Dokładnie. Możecie powiedzieć, ile macie lat widzom naszym? 21. No, 22. No. 21 i 22. Tak, no i ten, jeśli chodzi o nasz proces twórczy, no to po prostu nie jest tak, że wybieramy beat i do niego piszemy i później idziemy do studia nagrywać, tylko raczej jest tak, że robimy sobie jakiś taki konspekt tracka, jak chcemy, żeby wyglądał, i zazwyczaj po prostu w studio robimy freestyle, szczerze mówiąc, że jakby nie mamy założonego flow. Czyli ani... bez cięcia? W sensie, nie chodzi nawet o to, chodzi bardziej o jakby pomysł na track, że po prostu wchodzimy przed majka i to, co czujemy, na przykład do napisanego tekstu nawijamy, niekoniecznie tak, jak było założone wcześniej, więc... Słuchajcie. Super, liczą się emocje, liczy się przekaz. Tak jest. Słuchajcie, no nie możemy nie wspomnieć o tym, że jesteście odkryciem roku. Jesteśmy. Możecie powiedzieć o tym coś więcej? No, powiedz. O odkryciu roku, no uważamy się, że troszkę zapracowaliśmy na to. Myślę, fajnie, że ludzie zaczęli dostrzegać naszą pracę, bo jednak dużo czasu spędzamy w studiu. Jeżeli chodzi o ten daily grind, też dosyć niespodziewane według mnie to było, że nas wrzucili właśnie na swój post. Zostaliśmy wyróżnieni jako właśnie jako odkrycie roku, jako epka roku też, więc dwa wyróżnienia. No i co, no cieszymy się, mam nadzieję, że jeszcze więcej ludzi zacznie przez to dostrzegać naszą muzykę, no i tyle. Mamy nadzieję na więcej sukcesów i czekamy na to. Słuchajcie, powiedzcie mi, jaki był wasz taki w tym roku, który już teraz kończymy, ulubiony moment związany z waszą twórczością? Okej, no... Ale tu mówisz, twój i mój. Okej, dobrze, no to masz mikrofon. No, trudno ukryć, że jednak najbardziej owocny ten rok był w tym ostatnim kwartale jednak, czyli wakacje, czy tam bardziej nawet po wakacjach do teraz. Ciężko powiedzieć, w sumie na pewno zagraliśmy najwięcej koncertów, porównując do poprzednich lat. No nie wiem, no wydaje mi się, że najlepszy moment to jak wydaliśmy tą epkę, do której w sumie nie mieliśmy żadnych oczekiwań. Nazywa tak, się... właśnie miałam nawiązać, czy możecie nam trochę przybliżyć? Tak, nazywa się Heyoka EP, więc tutaj widzowie, mam nadzieję, że będziecie słuchać. No i chyba to był najlepszy moment, jak zaczęliśmy, wiesz, wysyłać ludziom naszą muzę, jakimś redaktorom też w jakichś na przykład redakcjach i tak dalej. Każdy mówi, że wow, zajebiste, nie? I tak. W sumie... Wiadomo, opinie od osób, które gdzieś zajmują się muzyką, są
najcenniejsze. Nie wiem, że budujące, nie wiem, czy najcenniejsze. Najcenniejsze jest według mnie to, co wy czujecie tak naprawdę. Ale bardzo budujące jest gdzieś tam uznanie z tej drugiej strony. Tak. Yeah, więc... Też fajnie było na przykład, że wysłaliśmy ludziom nasz projekt i na przykład pisali, że kojarzą nas właśnie tam z TikToka, z Instagrama. To też było całkiem fajne uczucie, że ludzie rzeczywiście widzą to. Yeah. A właśnie, powiedzcie mi, bo macie bardzo aktywne sociale, tak? Tak. Mówimy też staramy o koncie się na TikToku, jak coś możecie podać. Dobrze, no to moje konto na TikToku nazywa się... Nie, no nie będę mówił. No. Znajdźcie na sobie. Na pewno znajdziecie, jak kto szuka, nie błądzi. Na pewno znajdziecie. Powiedzcie mi, czy to jest tylko i wyłącznie sposób promocji, czy też gdzieś się realizujecie w tym kierunku? Jezu, no wiadomo, że się realizujemy, no jakby robimy wszystko na koniec dnia dla fanu, nie? Więc jakby też te TikToki są takie, mam wrażenie, nasze, nie tylko według jakichś trendów czy coś. Więc a to, że są przy okazji dobrym jakby... Dobrą sposobem promocją. Na zyskanie tak, większej... dobrym medium jakby do promocji, puli... to jest, wiesz, efekt uboczny, powiedzmy. Nie chcemy być TikTokerami, ale no trzeba w tych czasach promować swoją muzykę na tej platformie. To prawda, w tych czasach jednak social media to jest główne źródło kariery, ale bardzo może tak, w niej pomóc. No i odnajdujemy się w tym, jakby to nie jest dla nas jakieś na siłę, nie, więc... A słuchajcie, powiedzcie mi, jaki przekaz chcielibyście przekazywać ludziom, którzy was słuchają? Czego byście chcieli, co byście chcieli, żeby oni czuli, kiedy was słuchają? Jakie grono odbiorców jest waszym docelowym? Do kogo chcecie dotrzeć? Bardzo ciekawe pytanie, kolejne. Do wszystkich. To ja może zacznę, a Fifi dokończy. No generalnie nasza dotychczasowa muzyka bardziej opiera się na brzmieniu jednak niż tekstach, jest taka mocno rozrywkowa. Myślę, że docieramy do ludzi, którzy też stąd wziął się tytuł naszej epki, Heyoka, czyli to jest w takich wierzeniach rdzennoamerykańskich taka osoba, która jakby robi, działa inaczej niż wszyscy, robi coś innego niż wszyscy. My też jakby, nie wiem, naszym jakimś ubiorem, vibe'em i też tym samym muzyką chcemy pokazywać właśnie, że jesteśmy troszkę inni i ludzie, którzy na przykład inspirują się trochę innym nurtem niż wszyscy, na przykład którzy słuchają nie głównego nurtu w Ameryce czy coś, tylko takich artystów jak my, to mogą się z nami utożsamić. A teraz też nagrywamy naszą płytę, więc tam chcielibyśmy właśnie tak poruszyć stricte tematy już takie, że tak to ujmę, dotyczące młodzieńczego życia. No właśnie, jeśli mogę, jak już rozmawiamy o tematach, to jakie jest, czy jest jedno główne przesłanie, na którym się skupiacie? Co chcecie przekazać przez swoją muzykę? Szczerze to myślę, że siebie przede wszystkim po prostu, no jak ja się mówił, ten klimat nasz młodzieńczy, luźny. Nie wiem, czy mamy jakieś przesłanie dla słuchaczy takie stricte. Dużo fanów, korzystajcie z każdego momentu w waszym życiu. Nie, no moim zdaniem mamy przesłanie, na razie tym przesłaniem jest po prostu rozrywka, żeby troszkę wyrwać się od, że tak to ujmę, dnia codziennego i powajbować do naszej muzy czegoś, co może właśnie tak jak powiedziałem, słuchają za granicą, a chcą posłuchać po polsku, a jeśli chodzi o taki bardziej utożsamienie się, jeśli chodzi o jakieś teksty i tematy życiowe, to myślę, że to będzie na naszej płycie, to jest główne założenie do naszej płyty, więc no nie mogę się już doczekać, aż wyjdzie i... My też się nie możemy. Premiera... Nie, no dopiero jeszcze zaczęliśmy dopiero nagrywać, dopiero, więc pewnie jakoś tak dużo... przed wakacjami na pewno planujemy, ale... No. Czyli wleci wakacyjny banger. No tak, i to jeszcze z przesłaniem. Więc... I to jeszcze z przesłaniem, słuchajcie, będziemy oczekiwać. A możecie nam opowiedzieć coś więcej na przykład o zmianach w branży muzycznej? Jak to wygląda z waszej perspektywy? A co masz na myśli dokładnie? No przede wszystkim jak zmieniła się branża muzyczna od czasu, kiedy zaczynaliście, tak perspektywicznie? Okej, okay, no myślę, że to już trochę poruszyliśmy ten temat, czyli na pewno social media, na pewno TikTok jednak. Dzisiaj, no nie wiem, widać, że te utwory jednak są coraz krótsze, opierają się, żeby miały ten jeden moment, który możesz wrzucić na tego TikToka, powiedzmy, i to jest niefajne, powiedzmy, w branży, ale też, co jest pozytywną stroną, uważam, pozytywnym trendem teraz na rynku muzycznym, to, że wracają takie, może nie powiedziałbym oldschoolowe brzmienia, ale
takie bardziej... To prawda, wracamy trochę do korzeni. Tak, no nie nazywam tego jakby old schoolem, ale... No nie wiem, na przykład... boom-popowe. Tak, na przykład nasza muza też nie jest, wiecie, to nie jest trap, nie? To nie jest jakby... Opiera się głównie na przykład na jakiejś perkusji takiej, powiedzmy, trochę boom-popowej, hip-hopowej stricte. I mam wrażenie, że dużo teraz takiego rapu wraca do łask. Mhm. Też jest na przykład taki raper niedawno się wybił, Hubert czy Szczyl. Myślę, że podobny vibe do nas i fajnie, że jakby ten odłam rapu ma jakby teraz takie swoje grono odbiorców. Swój pik też. Co? Swój pik też. Swój co? Swój pik, że peak, właśnie jest tak. Moment. Tak. Słuchajcie, dokładnie. Bo mówisz o zagranicznej scenie, a wracając do polskiej sceny, z kim chcielibyście coś nagrać w przyszłości? Albo może z kim planujecie już nagrać? A jakieś wasze inspiracje? Polskie inspiracje. No, na inspiracja właśnie... zarówno może być przyszłą kolaboracją. No jak Jay powiedział, Hubert Szczyl, to są też tacy artyści, z którymi się, można powiedzieć, utożsamiamy. Zawsze słuchaliśmy Undy, niestety z Undą już raczej nie nagramy, bo się rozpadła. Ale to była też nasza taka inspiracja. Kto jeszcze w sumie? Nie wiem, na przykład jeszcze Fałki, Rusina. Nie, nie, żartuję, aczkolwiek szanuję. Nie wiem, no właśnie... Nie wiem, bardzo się jaramy... To jest ciężkie pytanie. Tak, tak, ale ostatnio też się jaramy mega na przykład Guest Julko, która tutaj grała przed chwilą, więc shoutout dla niej. A za granicą? Za granicą? Jak myślisz, Fifi? No nie wiem, nie wiem. Ja na przykład jestem mega fanem Kaniego Westa, więc mam nadzieję, że kiedyś nagramy Kanie piosenkę, jeśli to słuchasz. Na to oglądasz. No nie wiem, nie wiem, wiecie, to jest na razie takie... Pytamy też o inspirację, bo bardzo często realne. Widać wpływy w, tak jak już wcześniej mówiliśmy, jakieś kalifornijskie brzmienie, tak? Widać te wpływy często w muzyce, którą wypuszczacie. Stąd pytanie też również o scenę zagraniczną. Ja myślę, że też, przynajmniej ja, nie wiem, no. Jak ty, i się inspiruję sceną europejską, właśnie Wielka Brytania, UK grime, UK garage, UK bass, czy jakieś inne nawet, nie wiem, francuska muzyka, takie rzeczy. Myślę, że to też jest duża inspiracja, bo wydaje mi się, że teraz też trochę już ludzie w Europie się przestawiają na tą europejską scenę, że nie patrzą tylko na tą Ameryczkę, więc to też jest fajne, bo to też zawsze było dla nas duża inspiracja. A czy jest coś, czym się zajmujecie tak poza muzyką? Jakieś wasze prywatne hobby, może jakiś sekretny talent? Sekretny talent? Jaki masz sekretny talent, Fifi? Tasowanie kart. No nie, no nie, no ogólnie nie. Robimy dużo bardzo rzeczy. Nie wiem, ja na przykład gram sobie w tenisa, w kosza. A widzisz, czyli jest coś. Ja się wspinam, ścianka wspinaczkowa. Ten... Tak, no ale kurczę, nie no, robimy w sumie dużo rzeczy, ale co byś powiedział? Nasze hobby jakieś. To już jest dużo, uwierzcie mi, to już tak, jest dokładnie. Dużo. Dokładnie, nie ma co wymieniać. Nie, nie o to mi chodziło. No, ale... Kurde, nie wiem, zagięłyście nas. Ale wiadomo, muzyka to jest coś, co zajmuje prawdopodobnie większość waszego czasu, więc też ciężko jest tak pomyśleć. Ale... Słuchajcie, odnosicie też dużo sukcesów, to się coraz bardziej rozwija. A gdzie się widzicie za kilka lat? No, wszędzie. Może tak powiemy z pewnością siebie, że no na jakiejś bardzo dużej scenie, może na jakimś letnim festiwalu i... Z dużą ilością ludzi na scenie i z dużą ilością ziomali za sceną. Powiem wam tak, na pewno festiwal i na pewno top czarcy to są wasze najbliższe lata. Tak, no dobrze, dziękuję. Taką bardzo. Mamy nadzieję. Za to trzymamy kciuki, a przed wami Beska, młodzi i gniewni. Zobaczymy, co w przyszłym roku będzie się z nimi działo. Nowa płyta, zapraszamy. Tak jest, zapraszamy. Dziękujemy bardzo. Beska, bardzo dziękujemy. Dziękujemy wam serdecznie za wywiad. Tutaj, słuchajcie, to jest wielkie przedsięwzięcie. Dzięki.